Znowu Was witam. Moja trepczeńska opowieść kończy się na cmentarzu. Chociaż ja nie wierzę już w śmierć. Nie ma czegoś takiego. Jest tylko życie. A ten moment jest tylko przejściem. Ale zacna rodzina Wolińskich przyczyniła się do rozkwitu tej ziemi. Leżą ostatni potomek, męski potomek Grzegorz Woliński, jego ojciec, Henekowie, pierwsza żona mego dziadka, która opiekowała się chorymi na tyfus. Zaraziła się i umarła. Zofia z Galthoferów Wolińska. Waleria Wolińska, Antoni, Jadwiga, druga żona mego dziadka. A mama mojej mamy, Andrzeja, Maćka i Hanny. Duży, największy z grobowców. Taki dom śmierci, chociaż w nią nie wierzę, w starej części, cmentarza w Trepczy. Stanisława, Zygmunt, stryjek Zygmunt, ten to miał nosa, słuchajcie, do ropy naftowej, on to wyczuwał, robił mapy. Mieczysław, mój dziadek, Witold Woliński, Maria i Kazimierz Woliński, brat Mieczysława, który moją mamę i jej siostrę obdarował dużym majątkiem przed wojną, bardzo dużym. Dobrze bym teraz żyła, ale niestety reforma rolna i Lasy Państwowe wszystko zabrały. Piękny widok, piękne miejsce, położone słońce, słońcem ogrzane. Ale ja wiem, że tutaj jest tylko ten duży, duży budynek. Moi przodkowie i krewni są tam, gdzie i ja zmierzam.